Napis: dostępne, Centrum Szyfrów Enigma. Młoda kobieta w krótkich brązowych włosach wchodzi przez drzwi do Centrum Szyfrów Enigma. Przechodzi przez automatyczne szklane drzwi i kieruje się do recepcji. Tablice z rysunkami ucha, dłoni, osoby na wózku. Kobieta wertuje przewodnik krok po kroku. Palce poruszające się po kartce zapisanej Braillem. Plan tyflograficzny obiektu. Dłoń przesuwająca się po legendzie planu. Kilka audioprzewodników na ladzie. Kobieta przeklikuje na audioprzewodniku pomiędzy wersjami językowymi oraz audiodeskrypcją. Kobieta zakłada słuchawki. Otwierająca się bramka z piktogramem osoby na wózku. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Kobieta wysiada z windy. Dotyka ona poręczy, na której jest tabliczka zapisana Braillem. Drzwi toalety dla osób na wózku. Dłoń dotyka przycisku z piktogramem ręki, które otwiera drzwi. Kobieta w słuchawkach ogląda film, w rogu którego jest tłumacz języka migowego. Trzyma ona audioprzewodnik. Kobieta podchodzi z rozkładanym krzesłem do ekranu z alfabetem. Siada na krześle. W rękach trzyma paski z literkami. Kobieta rozwiązuje grę z szyfrem. Przesuwa metalową płytkę z paroma otworami. Kobieta gra w inną grę z przesuwanymi elementami. Interaktywny ekran. Kobieta klika na przycisk z wersjami językowymi oraz głośność. Plan tyflograficzny auli na ścianie. Tabliczka z napisem pokój wyciszenia. Kobieta sięga po słuchawki wyciszające zawieszone na ścianie. Kobieta siedzi na fotelu i zakłada słuchawki. Zawieszka na drzwi prosząca o nieprzeszkadzanie. Kobieta stoi w sali. Dzień dobry. Chcemy, żeby wszyscy czuli się u nas jak u siebie. Dostępność tworzą ludzie. Logo i napis dostępne w Centrum Szyfrów Enigma. www.csenigma.pl